100 lat, niech żyje, żyje nam. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapez, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. No nie dałoby się inaczej. Ci panowie dzisiaj egzekwo, więc i rozmowa będzie wspólna. Nie wiem, od kogo zacząć. Od starszego chyba w takim razie. Jak do tego doszło? Jak do tego doszło, nie wiem. No nie, tak my się z Pawłem umówili, że po sąsiedzku podzielimy sobie miejsce 18. No tam następnym razem będzie wyższe trochę, ale dobre jest. To jest sprytne działanie w kontekście Pucharu Narodów, no bo tak mamy o jeden punkt więcej, bo tak byłby 18-19, a tak 2-18. Hej, idziesz, to jest wszystko calculated, także my wiemy, co robimy. Paweł, ty masz powody do celebrowania, do świętowania. Dzisiaj to podsłuchałem w telewizji. Chciałbyś coś zaśpiewać teraz? Tak, myślę, że całym autobusem możemy zaśpiewać. Wąskowa ma urodziny. No to zacznij. Ale śpiewa. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Nie myślę. Piękny chórek polskiej reprezentacji. Piotrze, co było nie tak z tą skocznią? Trener mówił otwarcie, no ten to się nie dogadał z nią. No nie. Co było nie tak? No... Znaczy już się na koniec już się tam w miarę nauczyłem, chociaż jeszcze nie do końca. Przejście tam jest takie, że po prostu... Nie w moje tempo, nie w mój rytm, tak po prostu jak się wjeżdża, no to ja bym już się tam odbijał w tym miejscu, już jestem gotowy, już lecę, a jeszcze do progu 2 metry, nie? No i tak właśnie, no, trzeba tam przejechać i dopiero, no ale to trochę późno, no, ale no co zrobić, no w przyszłym roku może jeszcze przyjadę do Oslo, to wtedy już będę wiedział. A ten z kolei chyba się dogadał ze skocznią. No tak, od pierwszego skoku całkiem fajnie mi się skakało, chociaż ten pierwszy trening tam jeszcze były dawne problemy z timingiem, ale udało się to mniej więcej okiem znać ją. Może nie do końca, bo też dzisiaj jeszcze trochę były spóźnione, ale fajnie technicznie wyglądały, więc okej. Światła migają, będzie impreza, panowie, to jest pewna informacja tego wieczoru. Kierowca już tu nam dyskotekę robi, także będzie się działo. Ty się śmiejesz, ale wczoraj w PKS-ie kierowca tutaj powiedział, że zmiana planów, jedziemy na najciekawszą ulicę w Oslo. O, no to jedźmy. Ten dawaj kierowca. Tam. Na pewno ten kierowca? Robimy źle, nie wsiedli. No. Panowie, zmęczeni tym turem? No bo do domu, z tego co wiem, wracacie, jeżeli się uda do samolotu trafić. No może się uda. Nie wszystkim pewnie, ale zobaczymy. Paweł, jak to jest, że jeden się dogadał ze skocznią, drugi się nie dogadał, a miejsce to samo? No wiesz, no Piotrek jest trochę innej klasy zawodnikiem. No jeżeli ja skaczę bardzo dobrze, a Piotrkowi jeszcze nie do końca idzie, wtedy mamy szansę porywalizować. No jeżeli Piotrek jest na swoim normalnym, wysokim poziomie, no to wiadomo, wtedy jeszcze trochę inna ranga, także... No jeszcze trochę pracy przede mną, żeby faktycznie rywalizować z takim najlepszym Piotkiem. A teraz czy stary, czy młody, no to skocznie trochę większe już do końca zimy. O tak, no fajnie. Loty, to są fajne zawody, Vikersund. Dawno nas tam nie było, bo w sumie 2 lata nas tak covidy tam wycinały tą skocznię, także zobaczymy, mam nadzieję, że się uda fajnie polatać, że pogoda będzie taka jak tu, bo była piękna, słoneczna, także będziemy się cieszyć z tego, że są te loty w Vikersund, nawet dotarły po 2 latach znowu. No i co, i fajnie, nie? No i fajnie, no. Nic dodać, nic ujęcia.